Bardzo mi miło. Istotnie taki jest tytuł tego, o czym będę mówił. I może, żeby zacząć od razu od meritum, zacznę od zadania. Zadanie, które pachnie na kilometr w zasadzie czystą i wyłącznie geometrią. Zadanie pochodzi z drugiego stopnia 27. Olimpiady Matematycznej. Ja to zadanie bardzo lubię, mi się ono bardzo podoba. To zadanie zrobiło wówczas, no to jeżeli wiemy, która teraz jest Olimpiada Matematyczna, to wiemy, że to było dość dawno. To zadanie zrobiło wówczas kilku, słychać mnie, prawda? Wszystko jest w porządku. Zrobiło wówczas kilkunastu uczestników z całej Polski. Tak mniej więcej było to trochę ponad 2%. Więc okazało się, że to zadanie jest bardzo trudne. Temat jest napisany. Mamy na płaszczyźnie 6 punktów i chodzi o to, że każde 3 z nich tworzą trójkąt i w każdym trójkącie wszystkie boki są równe, czyli po prostu punkty mają, odcinki utworzone mają parami różne długości. Trzeba udowodnić, że najkrótszy bok jednego z tych trójkątów jest jednocześnie najdłuższym bokiem innego. Zobaczmy na przykładzie, o co chodzi. Tu mam 6 takich punktów i dobrym przykładem jest lewy odcinek tego trójkąta. On ewidentnie jest najdłuższym bokiem tego różowego trójkąta i najkrótszym bokiem trójkąta niebieskiego. W tej chwili ten odcinek zaznaczony na zielono jest najdłuższym bokiem jednego z trójkątów i najkrótszym innego. Zadanie polega na tym, żeby wykazać, że tak jest zawsze. Zanim ja rozwiążę to zadanie, podam inne zadanie. Teraz będzie o szach, a raczej o turnieju szachowym. W turnieju szachowym uczestniczy 6 osób i każdy z każdym rozgrywa jedną partię. Rozgrywki odbywają się w Krakowie i w Warszawie. Trzeba wykazać, że pewna trójka zawodników rozgrywa wszystkie partie między sobą w tym samym mieście. A, jeszcze inne zadanie. Wykazać, że wśród dowolnych 6 osób znajdziemy taką trójkę, w której albo parami wszystkie osoby się ze sobą wzajemnie znają, lub żadna para się ze sobą nie zna. Przyjmujemy, że jeżeli A zna B, to B zna. Gdybyśmy byli na sali, ja bym losowo poprosił, żeby 6 osób na ochotnika wstała i zapytamy, znamy się, czy się nie znamy i okazałoby się, że taka trójka by się znalazła. Potem bym powiedział, że oczywiście ja tak odebrałem tych wstających, żeby zrobili tak, jak w tym moim zadaniu. Tego zadania, no, zanim przejdę do dwóch tych zadań, to podam inne zadanie, tym razem z 10 lat wcześniejszej Olimpiady Matematycznej, z 17, też drugiego stopnia. To zadanie zrobiło więcej osób, 2/7 uczestników drugiego stopnia, tak blisko setki. Zadanie brzmi, danych jest 6 punktów na płaszczyźnie, przy czym żadne 3 z nich nie są współliniowe. Łączymy te punkty odcinkami. Niektóre z odcinków malujemy na czerwono, pozostałe na zielono. Udowodnić, że pewne 3 z danych punktów są wierzchołkami trójkąta o bokach tego samego koloru. Mamy na płaszczyźnie 6 punktów, każde 3 tworzą trójkąt, malujemy sobie tak losowo czerwono lub zielono, okaże się, że istnieje trójkąt jednokolorowy. Oczywiście widzimy, że to zadanie to jest de facto to samo zadanie, które co te 2, które powiedziałem przed chwileczką. Jeżeli chodzi o ten turniej szachowy, bierzemy tych uczestników, malujemy, łączymy je odcinkami. Powiedzmy, jeżeli zielonym, to grają w Krakowie, jeżeli czerwonym, to grają w Warszawie. Istnieje trójkąt jednokolorowy, więc mamy trójkę, która gra w tym samym mieście. Problem znajomości. Znają się, łączymy na zielono. Nie znają się, łączymy na czerwono. Jest trójkąt jednokolorowy, czyli jest grupa, gdzie albo wszyscy się znają, albo wszyscy się nie znają. Przejdę teraz wobec tego do rozwiązania tego zadania o punktach na płaszczyźnie. Mam tych punktów 6, wybieram jeden z nich. Z niego wychodzi 5 odcinków. Do dyspozycji mam 2 kolory. Skoro odcinków jest 5, a kolorów 2, to co najmniej 3 muszą być pomalowane jednym z tych kolorów. Bez straty ogólności możemy przyjąć, że to jest kolor zielony. I teraz co? Jeżeli ten odcinek jest zielony, ten, który tutaj taką łapką poruszam, widać tę łapkę?
Tak? Jeżeli ten odcinek jest zielony, to mam zielony trójkąt. Więc jeżeli chcę, żeby było gorzej, to ten odcinek jest czerwony. To samo z tym odcinkiem i z tym odcinkiem. Albo któryś z tych odcinków jest malowany na zielono i wtedy mam trójkąt zielony, albo wszystkie trzy są czerwone i mam trójkąt czerwony. Rozwiązałem zadanie. Jak się dowiedziałem, zadanie z 27 Olimpiady Matematycznej było pomyślane jako pewnego rodzaju kontynuacja z Olimpiady 10 lat wcześniej. Być może, gdyby uczestnicy o tym wiedzieli, to więcej ich by rozwiązało zadanie. Więc teraz zadania z kolorami, przejdźmy do zadania z punktami na płaszczyźnie. Wystarczy odpowiednio pomalować. Kolorem czerwonym pomalujmy odcinek, dla którego istnieje trójkąt, w którym ten odcinek jest najkrótszym bokiem. Jeżeli odcinek jest najkrótszym bokiem w jakimś z badanych trójkątów, to malujemy go na czerwono. Jeżeli nie, to malujemy go na zielono. To też zobaczmy. O, tu mam jeden z tych odcinków, ten czerwony, jest najkrótszym bokiem w tym trójkącie, więc ten odcinek pomalujemy na czerwono. Tu inny przykład, ten odcinek pomalujemy na czerwono, bo on jest najkrótszym bokiem w tym trójkącie. Wystarczy, żeby jeden taki trójkąt istniał, malujemy na czerwono. A ten odcinek pomalujemy na zielono. Łatwo na tym rysunku widać, że jeżeli jakkolwiek weźmiemy trójkąt, to ten zielony odcinek nigdy nie będzie jego najkrótszym bokiem. Jeżeli nie ma trójkąta, dla którego pewien odcinek jest najkrótszym bokiem, to malujemy go na zielono. Co teraz? Z poprzedniego zadania wynika, że istnieje trójkąt jednokolorowy. Jeżeli jest to trójkąt o czerwonych bokach, to mamy rozwiązane zadanie, bo jego najdłuższy bok jest tym szukanym. Bo jest najdłuższym bokiem w tym trójkącie o czerwonych bokach, a z drugiej strony jest najkrótszym bokiem w pewnym innym trójkącie. Bo taka była definicja czerwonego koloru, malowania czerwonego. Malujemy na czerwono, to w jakim trójkącie jest najkrótszy. Więc jeżeli jest to trójkąt o czerwonych bokach, to zadanie jest rozwiązane. Co jeżeli jest to trójkąt o zielonych bokach? Koniec zadania, bo trójkąta o zielonych bokach nie ma. To nie jest możliwe. Widzimy, kolorem czerwonym malujemy odcinek, dla którego istnieje trójkąt, w którym ten odcinek jest najkrótszym bokiem. Czyli w każdym trójkącie musi być jeden czerwony odcinek. Najkrótszy odcinek w każdym trójkącie jest na czerwono. Zielonego trójkąta bez tego być nie może, musi być jednokolorowy. Jest odcinek, jest trójkąt czerwony i to jest koniec zadania. Jak widać, jak przekazuję to rozwiązanie, to wcale nie jest to takie trudne. Ale wpaść na to, to jak widać, łebscy ludzie, tych ileś tam, prawie 700 zawodników drugiego stopnia, bardzo niewielu z nich dało. Ale to nie jest koniec, bo to zadanie z punktami na płaszczyźnie, tu może taka dygresja, jest taka książka, polecam, Alexander Seufer, Mathematical Coloring Book, Seufer, no, jest naprawdę wybitnym ekspertem, to jest Rosjanin od bardzo dawna w Stanach Zjednoczonych, wybitnym ekspertem od kolorowania różnych rzeczy. Jak się okazało, on oczywiście znał to zadanie o kolorowaniu, różne zastosowania, ale tego geometrycznego zastosowania nie znał. Jak z nim parę lat temu rozmawiałem, stwierdził, że mu się bardzo to zadanie podoba. Nie wiem, kto je wymyślił. Natomiast trochę więcej wiem o tym zadaniu z kolorowaniem. Ono stało się głośne dzięki Frankowi Harary. Frank Harary zaproponował je do słynnych zawodów Putnama. William Lowell Putnam Mathematical Competition. To są zawody, które zostały ufundowane w 1927 roku przez panią Elizabeth Lowell Putnam na cześć jej zmarłego męża Williama. 11 lat później były pierwsze zawody, to są bardzo słynne zawody. Tam mogą startować młodzi ludzie, można powiedzieć, do etapu studiów licencjackich. Wśród
Laureatów, to są zawody zarówno indywidualne, jak i drużynowe. Wśród zwycięzców jest cała masa znakomitych później matematyków. Są nobliści z fizyki, są medaliści Fieldsa. Można startować co najwyżej 4 razy. Pierwsza piątka dostaje tytuł Putnam Fellow i są tacy, jest ich 8 bodaj, parę lat temu było 8, którzy 4-krotnie zdobyli ten tytuł Putnam Fellow. I w 1953 roku Frank Harry zaproponował to zadanie na zawody Putnama i tam wtedy to było, przy czym Harry twierdził, że nie on to wymyślił, że jest to zadanie znane w matematycznym folklorze. Było jednak nie tak bardzo znane, bo gdyby było bardzo znane, nie dano by go na zawody. Kto wymyślił, trudno powiedzieć. Ale pewną genezę tego możemy zbadać. Natomiast teraz łatwo pomyśleć nad uogólnienia. Dobrze, a jak mamy 3 kolory? Danych jest ileś punktów na płaszczyźnie, przy czym żadne 3 nie są współliniowe. Łączymy odcinkami, każdy odcinek malujemy na jeden z 3 kolorów. I udowodnić, że pewne 3 z danych punktów są wierzchołkami trójkąta o bokach tego samego koloru. Gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, dałbym zagadkę. Ile tutaj wpisać, tu gdzie jest puste miejsce? Otóż 17, a metoda jest bardzo prosta. 17. Jeden punkt wyrzucamy, to jest ten wyróżniony, i pozostałych mamy 5, 5 i 6. Dlaczego 5, 5 i 6? Żebyśmy mieli gwarancję, że mamy 6. Jeżeli teraz pomalujemy tych 6 odcinków wychodzących z wybranego punktu jednym kolorem, bo na pewno w układzie 6, 5, 5, 6 musi być połączonych tym samym kolorem, to jeżeli którykolwiek z tych 6 punktów, którekolwiek para z tych 6 punktów jest połączona tak jak poprzedni, kolorem zielonym, to mamy rozwiązanie. Wobec tego te odcinki w tych 6 punktów, łączące te 6 punktów, muszą być pomalowane tylko 2 kolorami. I mamy poprzednie zadanie. No to teraz zadanie na 4 kolory. Na 4 kolory bardzo prosto. Bierzemy jeden punkt, który jest wyróżniony i mamy 4 kolory, więc to, co jest potrzebne dla 3 kolorów, czy 17, czyli 17, i 3 razy o 1 mniej. Wychodzi 66. Konstrukcja rekurencyjna jest bardzo prosta i nie trudno znaleźć wzór ogólny. Mamy wobec tego ogólne twierdzenie. Danych jest k od n punktów, k jak kolor, na płaszczyźnie, przy czym żadne 3 z nich nie są współliniowe. Łączymy te punkty odcinkami, każdy odcinek malujemy na jeden z n kolorów. Wówczas pewne 3 z danych punktów są wierzchołkami trójkąta o bokach tego samego koloru. I już wiemy, dla 2 kolorów 6, dla 3 17, dla 4 66 i ogólnie możemy sformułować wzór ogólny dla n plus 1. Jedynka, bo to jest ten punkt, który wyróżniamy, liczbę dla kolorów o 1 mniej minus 1 i dodać 1, bo bierzemy ileś tam układów, jeden z nich ma być właśnie k od n, a pozostały o 1 mniejszy. I to jest wzór n plus 1 razy k od n minus n plus 1. K od 3 jest 17, k od 4 jest 66. Dobra. I teraz matematyk zada 2 pytania. Świetnie. Mamy to k od n. Ale jak mamy taki wzór, to jest wzór rekurencyjny. Wygodnie byłoby mieć wzór ogólny, bo jak mamy jakiś wzór rekurencyjny, to wygodnie jest mieć wzór ogólny, żeby nie było tak, że jak chcemy dojść do 1000, to po kolei musimy liczyć 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tak dalej. A po drugie, bardzo ciekawe pytanie matematyczne. Czy k od n to najmniejsza możliwa liczba o tej własności? Bo już wiemy, że przy n kolorach k od n wystarczy. Ale może wystarczy mniej. Ta metoda, którą opisałem, po prostu wyłącznie mówi, jeżeli mamy tyle, a tyle kolorów, to istnieje trójkąt jednokolorowy. Ale może czasami przy mniejszej liczbie kolorów też mielibyśmy taką gwarancję.
No i teraz tak wyglądał Frank Harary. Przejdziemy do innych postaci. Jest to poniekąd związane z tak zwanymi liczbami Ramseya. Frank Ramsey w roku 1930 został opublikowany jego artykuł, który napisał rok przed śmiercią, w których on poruszał podobne bardzo zagadnienia. Tam chodziło właśnie o kolorowanie w takich układach, urocze się mówi grafach, w takich siatkach kolorowych. I od tego zaczęła się tego typu tematyka. Ten artykuł notabene był taki bardziej poświęcony logice, ja go sobie poczytałem kiedyś, tylko pierwszy rozdział był o tym kolorowaniu. Tam nie było wyrażonego tego zadania, być może właśnie z dyskusji na temat tej tematyki rozważanej przez Ramseya wyszło, a zobaczmy, jak to będzie w takim prostym przykładzie, dwa kolory 6,5. W 1955 roku dwaj świetni matematycy, Robert Greenwood i Andrew Gleason, tutaj jak widzimy na tym zdjęciu Greenwooda po lewej też ktoś jest, to jest też Gleason, ale wolałem go przedstawić na samodzielnym zdjęciu, zwłaszcza jest tego godzien. On jest jednym z tych z grupy trójki matematyków, którzy rozwiązali piąty problem Hilberta, to naprawdę sława matematyczna, opublikowali pracę. I w tej pracy podali pewne podstawowe rzeczy. Mianowicie podali wzór ogólny na tę liczbę kolorów. Artykuł zaczyna się od tego, że dwa lata wcześniej, w 1953 roku, było takie zadanie na Putnam Mathematical Competition i oni kontynuują badania zapoczątkowane tym zadaniem. I teraz będzie wzór ogólny, który na pierwszy rzut oka wygląda szokująco. Tu mamy wzór rekurencyjny. No, K od N. Przeniosłem ten wzór niżej. Oni podali w tej pracy ten wzór i podali również wzór nierekurencyjny. Tu widzimy, są liczby całkowite, a wzór ogólny wygląda tak. Na pierwszy rzut oka jest to szokujące. Pojawia się liczba E, która nie dość, że nie jest liczbą całkowitą, nie dość, że nie jest liczbą wymierną. Ona jest liczba pierwsza, to jest liczba przestępna. Wzór ogólny, tu jest, definiujemy to jako taką granicę, wzór ogólny to jest sufit z liczby E razy N silna, albo inaczej część całkowita E razy N silna plus 1. Dowód nie jest aż taki trudny. Jak człowiek prześledzi ten dowód, to może się domyślić, dlaczego ta liczba E tu się pojawia. Niemniej, gdy ja po raz pierwszy ten wzór zobaczyłem, ja go nie wymyśliłem, to byłem lekko zaskoczony. Jak przeczytałem dowód, to nie byłem zaskoczony. W tymże artykule oni zadali pytanie o minimalną liczbę punktów o tej własności. Własności, że jeżeli odcinki łączące te punkty pomalujemy na n kolorów, to trzy z danych punktów są wierzchołkami trójkąta o jednokolorowych bokach. Oczywiście to Rn od 3, ta minimalna liczba jest mniejsza lub równa od tej liczby kolorów. Dla dwójki to jest rzeczywiście szóstka i tu jest przykład bardzo prosty. Pięciokąt gwiaździsty, pięciokąt foremny. Obwód rysujemy na zielono, cięciwy na fioletowo i widać, że dla pięciu punktów może się pojawić sytuacja, w której trójkąta jednokolorowego nie ma. Dla trzech kolorów jest to też 17. Ta 17, która była przed chwileczką i to udowodnili Greenwood i Gleason w tej swojej pracy. Natomiast też w tej pracy Greenwood i Gleason nie znaleźli tego dla czterech kolorów, dali jedynie oszacowanie. Z góry przez tę liczbę kolorów, a z dołu przez 42. Patrzmy, jaki to jest przedział duży. Co w tej chwili wiadomo, bo ludzie to badali. Oszacowanie dolne zwiększyło się na 51, a górne na 62. Dolne to jest wynik z 73 roku, górne z 2005. Popatrzmy, niby taki prosty problem, wydawałoby się, a tyle nie wiadomo. Jeżeli chodzi o dalsze liczby, jest jeszcze gorzej. Po prostu pokazuję ten obraz, patrzmy. Oj, to przepraszam, tu było 5, tu powinno być 6, tu jest 7. Na dole jest 7. Dla 7 kolorów
dla siedmiu kolorów, mamy przedział między 1682 punkty a 12861. Niesamowita sprawa. Jak ktoś coś tutaj zrobi, to jest to wynik godny uwagi, a człowiek medalu Filca się za to nie dostanie. I ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, to pewien problem postawiony przez Paula Rebesza. On, to jest postać niesamowicie ważna dla światowej matematyki, ale no, o nim to można by godzinami mówić, no, temat na inne opowiadanie. On nieraz fundował nagrody. I za problem, o którym powiem za chwilkę, on ufundował nagrodę $250. No on już nie żyje, ale jak ktoś to rozwiąże, to no, publikacja w bardzo długim czasie będzie murowana. Po prostu mamy to R03, czyli tę minimalną liczbę kolorów, i on zapytał o granicę przy N dążącym do nieskończoności N tego pierwiastka z tego. Wiadomo, że ta granica istnieje. I wiadomo, że należy do przedziału. Piąty pierwiastek z 321 plus nieskończoność. Ciekawe, nie? Skończyłem otwartym problemem i mówiłem dokładnie 20 minut, które miałem. Dziękuję bardzo.